się rozpadało. Zobaczmy, co tutaj jeszcze trader ma. Co takiego mógłbym kupić? Ogólnie mam dużo pieniędzy, więc... Warto byłoby... Coś by kupić. Mogę jeszcze tobie to sprzedać i to. No i to też. Biurko? Biurko też. Jakieś fajne narzędzie. Coś? Tego? Może jakąś broń? O, pędzle masz. Super. Akurat pędzle nie są mi potrzebne. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Może jakiś... Can you do Godspeed? To jest chyba taki jedyny dobry sposób, żeby zdobyć jakiś... Jakieś recepty, które można zeskrapować? O kurczę, tego jest, do tego jest 500 metrów, pół kilometra. O, no dobra. W porządku, musiałem się tylko cofnąć, aby uzupełnić zapasy wody. Bo nie zdążyłem dobrze dobiec do połowy i nagle moja postać zażyczyła sobie coś do picia. No tak to już jest. Jak się bierze jakieś tabletki przeciwbólowe. Gdzie to będzie? Dobra, to jest na pewno na tym poziomie. Więc git. O! Ogólnie ciekawe wejście. Wejście, do którego nie ma wejścia. No i pakunek zabrany. Pora wracać. Chociaż, kurde... Może warto byłoby jednak zobaczyć. Nie daje mi to spokoju, chociaż widzę, że już jest podłoga zniszczona. Więc pewnie będzie tam roiło się od pułapek. Ale dobra, sprawdzę. No właśnie, tak jak myślałem. Podłoga jest bardzo krucha. Nie, dobra. Nie jestem gotowy na takie ryzyko. How can I help? Assistance? It must be my lucky day. Ooh. Thank you. And here you go. Akurat chętnie to zeskrapuję. Microchip. Kurczę, on jest aż tak tani? Nic więcej nie mogę sprzedać. W porządku. Będę żałował pewnie tych książek, no ale cóż. Dane badawcze są ważniejsze. W porządku, trzeba by się delikatnie przygotowywać już na hordę. Najlepsze jest to, że ja kompletnie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. No to jest dobry sposób, żeby ich tutaj zwabić. One sobie tutaj wpadną i już nie wyskoczą. No chyba, że jeden drugiego podsadzi, no to wtedy będzie problem. No i ta drabinka trochę mnie martwi. No raczej nie powinny doskoczyć, no. 150 danych badawczych.
Teraz tak, chciałbym odkryć jeszcze stacja mechaniczna, rzemieślnicza i warsztat. Na razie tylko mam pracownię stolarską. Stacja krawiecka, to mnie tam... Ej, ja mogę zrobić ten lepszy łuk? Mogę! O no! Części łuku kuszy. Dobra, ale to za chwilę. Bo zaraz nadchodzi horda. A razem z hordą nadchodzą problemy. No dobra. Jak na razie to sobie tylko tutaj chodzą. Robin Hood. Normalnie. Nie mam nic, czym mógłbym ich obrzucić nawet. O, i koniec ammo. Wygląda na to, że to już po hordzie. Świetnie. Chwila strachu i po problemie. Jednak tutaj ta wieżyczka robi naprawdę robotę. Woo! No i pięknie. Wo! Horda już za mną. Można brać się za kolejne zbieractwo. Tym razem potrzebuję dużo skór. Jak zwykle zresztą. Łuk jest naprawiony. Dobra, zrobiłem sobie trochę strzał. Pieniądze. Wszystko. Wezmę sobie tylko te reflektory. Czy lampy reflektorów. Zrobiłem sobie taki po raz kolejny mały porządek. Mając nadzieję, że jakoś tutaj się odnajdę. Tutaj jest jeszcze złom miedziany. O Boże. O Boże, ile tego wszystkiego jest. W porządku. Trzeba znaleźć. Dobra, mało istotne z nimi. Nie mam teraz czasu na to. Jest nowy dzień. Zegar tyka. Kolejne 7 dni.
i horda będzie tym razem mocniejsza. Więc muszę oczywiście uważać. Teraz tak. Co ty tu masz? Coś takiego potrzebnego bym chciał. O kurde, drogie to. O jasny gwint. Dobra, z modyfikacji nie masz nic. Amunicja. Jakiś taki lepszy łuk by mi się przydał na przykład, albo coś. Dobra, schematy to nie. Chociaż wtedy bym sobie zrobił ten lepszy łuk. Moment. Co jest potrzebne do tego lepszego łuku? Trzy skóry, patyki, cięciwa. To jest do wykonania. Chyba coś takiego mam. Dwa kleje, trzy taśmy. Dobra. Zrobię sobie ten lepszy łuk. Kupię u niego te części. I jeszcze gdzieś tutaj miałeś. Straciłem buchtę pieniędzy na to, ale mam nadzieję, że to się opłaci. No ty tutaj nic więcej takiego nie masz, nie? Ty masz same takie bronie. Chociaż to jest ładne. Ale co mi po tym? Oh no! Lepszy łuk. Ale co z tego, że... Co z tego, że mógłbym go zrobić, jak i tak nie miałbym na niego 1425. Nie miałbym na niego materiałów, a już tym bardziej pewnie warsztatu. Dobra, teren wyczyszczony. W porządku, co jest potrzebne do tego łuku? Jedna cięciwa. Cięciwa robiło się z tego i z trawy jeszcze. Gdzie jest to trawissimo? Wytwórz. Dobra, jest jedna cięciwa. Teraz 12 kików. Trzy skóry, dwa kleje. Skóry. I trzy taśmy. Wytwórz. No i teraz tak. Obrażenia. 34. Teraz zobaczymy, jak ma ten łuk myśliwski. 44. No to już jest zdecydowanie lepiej. Skrapujemy. To odkładamy. Musiałbym w końcu coś zjeść. A, no niestety nie mam nic takiego, co bym mógł zjeść. Pozostaje mi jedynie kupić coś. No, teraz tym łukiem można polować. Zwierzyna powinna paść na jeden strzał. Na jedną strzałę. Well, how do you do, friend? Cholernie drogie to. No ale cóż. Muszę się jakoś doładować. Czy ja brałem od ciebie jakieś zadanie? God bless you. Kurde, teraz jeszcze cmentarz. No to w porządku. Tu trochę ich będzie chyba. Więc trzeba zachować czujność. A nie, to będzie chyba, to jest chyba mniejszy cmentarz. Na to wygląda.
pójdzie bardzo szybko. Bo to tylko paczkę muszę zabrać. Śpi tutaj? Gdzie oni są? Nice! 4! I od razu na strzała poszedł. Warto. Warto jednak inwestować w łuk. Oho. Kurde, zabawa włóczniami, ty. Wow! O, żeż ty. Ciekawe, kurde. Nawet nie wiedziałem, że tak można walczyć z zombiakami. Człowiek się cały czas czegoś nowego dowiaduje. Ożesz ty! Ożesz ty! Przyda się. O, zdecydowanie to jest lepsze. Jeszcze tylko sprawdzę dla pewności. Hałas plus 10. Ten ma tutaj... Ej, on tutaj w ogóle hałasu nie wytwarza? A, tylko że tutaj jest lekki pancerz. Odporność, obrona fizyczna. No nie, no ten jest zdecydowanie lepszy. Dobra, zakładam go z powrotem. Amunicja. Znowu amunicja i zjemy sobie to. O tak, użyj. No, dobra. Co ty tam dla mnie masz, co? Trochę się też nalatałem, poświęciłem się nieźle, co? How's it going? Gratitude, friend. O, wow, koło. Znaczy, to jest ogólnie recepta na koło dla roweru, tylko że ja już taką rzecz umiem. Trudno. Pora tobie sprzedać to i owo. Kiedy ty masz restock? 9 dnia, czyli jutro. W porządku. Ja jeszcze tutaj nie będę szaleć zbytnio ze sprzedażą. Bo nic tutaj takiego ciekawego nie masz. No, w porządku. Trzeba będzie w końcu zacząć polować na jakieś zwierzę. Dobra, spędziłem cały dzień na szukaniu jajek, jedzenia, jak i jeleni, żeby znaleźć jakąś, żeby mieć jakąś skórę. I to są oto efekty. 39 porcji mięsa i 37 jajek. Przy okazji jeszcze parę trochę śmieci znalazłem. Zwiedziłem całkiem spory obszar mapy. No, trochę jest, kurde. Zaraz właśnie będę cofał się do domu. I co znalazłem? Kamienny młot. Moja ulubiona broń jest niezastąpiona, ale żeby ten kamienny młot był naprawdę dobry, należy iść w perki z wytrzymałością, jak i z samym młotem. A tutaj z tymi punktami nie jest tak kolorowo. Trzeba się jednak trochę nalatać.
nachapać. Właśnie, ja chyba właśnie zdobyłem jeden punkt. I warto byłoby pójść właśnie w siłę. Szansa rozczłonkowania, no. W tego tyranozaura można byłoby pójść. Tu jest potrzebny trzeci poziom. Dobra. Zobaczymy. Już się zbliża powoli wieczór. Tu jeszcze jakiś plecak do przejrzenia. No. Jakoś mnie to nie dziwi. Zgniłe mięso to tutaj chyba podstawa. No skór żadnych nie znalazłem, czyli trzeba jednak chodzić do domów i szabrować kanapy. Tylko to pozostaje. No trochę punktów mam badawczych. Przydadzą się. Dobra. Pouzupełniamy to, co jest do pouzupełniania. No ile piórek znalazłem? Ja pierdziele, 381. No jeszcze jakieś jedzenie, wytrychy, trawa. Tłuszczyk to tutaj. Cyk. No to jedzenie od razu. Ile mogę tego nagotować? 7 porcji. Nice, pięknie. Znowu lampy. Nie wiem, co to z tymi lampami jest. Gotuję też to. Zestawy naprawcze. Zestawy naprawcze gdzieś miałem, czy nie miałem, nie pamiętam już teraz, szczerze mówiąc. Czy ja gdzieś to zrzucałem? Chyba nie. Tutaj jest jeszcze 400 punktów. O kurde, to nieźle. Aha, czyli to jest łącznie 400 punktów mam. Warto byłoby to zaraz na coś wykorzystać. Początku. Lampy. Amunicja. W porządku, co my tu mamy? Dobrze. No i teraz tak. Chcę stworzyć tą stację mechaniczną. No i wytwórz. Ciekawe. No i oto stacja mechaniczna. A w niej mogę zrobić oczywiście zestawy naprawcze. Różnego rodzaju konstrukcje. Zestawy naprawcze. Zestaw naprawczy roweru. Jest to do wykonania. Żeby zrobić dwa koła. Gdzieś widziałem rower, ale... Było gorąco. Łożesz ty. Oh.
Oh, damn it. 9th dzień, kolejny dzień. 9th dzień, kolejnym dniem pełnych przygód. What a wonderful day. How can I help you? Oczywiście, to dopiero się zaczyna ten dzień. Ale... O, masz cegłę. Ale cholernie droga. O, 2000, ja pitole. Nope. Masz rower. Za jedyne 7000. No pewnie, tak. Na pewno sobie coś kupię. Take your time. Przynieś, wyczyść bułeczki, pyk. Well, alrighty then. Dobra. No dobra, wyczyśćmy te big boons, a nie donaty. Co ja gadałem? Nie wiem, coś tam z donatami było. Dobra, wykrzywił się. Oh, hello! W porządku. Jeszcze coś będzie. A, to taki pokój, dobrze. Taki. Już wiem, co to za bar. O Jezu! Cholera. Dzikus. Ładuj! Oh shit! God damn it! Nie przewidziałem, że on tam będzie. No i trzeba tam dreptać teraz. O panie, dobra. Miło było. Doświadczyłeś utraty pamięci. No jednak tier drugi to jest jednak tier drugi. O shit! On znowu będzie biegł. No! Zostaw mnie! O cholera! Niedobrze. Dobra, darował se. Nice. O, było gorąco. Szkoda tylko, że zginąłem. Ale wysypało im się, ich się tam zdecydowanie za dużo. A pięści to jednak nie to samo co broni.